Co myśleliście, że dam wam spokój w niedzielę i będziecie mieli wolne ode mnie? Nie ma tak łatwo. A więc zaczynamy. Jesteśmy w miasteczku Rotenburg. Rotenburg, jakoś tak. No, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Już widzę, że jest fajnie. Widzę, że są fajne. Fajne klimaty. Za chwilę wam postaram się je pokazać. No oczywiście zachęcam do śledzenia moich przygód niemieckich. No i życzę wam miłego oglądania przy kotlecie. A więc jesteśmy w miasteczku Rotenburg an der Fulda. Rotenburg an der Fulda. Tak się nazywa to miasteczko, w którym jesteśmy. I przejdziemy się, jesteśmy w jakimś centrum, przejdziemy się, zobaczymy, co ciekawego tutaj jest. Bardzo fajnie to wygląda. Wreszcie jacyś ludzie są, więc zobaczymy, czy będą nas zaczepiać. No i zobaczcie, znowu mamy taką jakby starówkę. Znowu te ich typowo niemieckie budowle. Tutaj sobie stoją w kolejce po lody. A my idziemy sobie dalej, zobaczymy, co tam ciekawego jest, bo widzę jakiś mostek. I no i fajne budowle są. Bardzo mi się podobają te ich jak chaty z piernika. Fajnie to wygląda. I jest ciekawie. No pogoda dopisuje, bo jest już wiosenna. Mamy tutaj 15 stopni i jest fajnie. Spod słońca zaraz zgaszę, zobaczymy, co tam, jak wyjdziemy ze słońca. No i zobaczcie, doszliśmy do urokliwego miejsca, gdzie Fulda, bo jakaś jest stopień wodny, sobie szumi, nie wiem, czy słyszycie szum wody. I tu sobie oczywiście takie chatki z piernika mają. Jesteśmy na moście. Popatrzymy sobie trochę na rzeczkę. To jest ta sama rzeka, którą poznawaliście w poprzednich odcinkach, tylko tutaj trochę szersza. I trochę jakby głębsza. I tak to wygląda. O. Rotenburg an der Fulda. Miasteczko się nazywa, jakby ktoś na mapie szukał, Rotenburg an der Fulda. Super to wygląda. Teraz jesteśmy na jakimś ryneczku. No i tak, wszystko w fajnym stylu. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Golden hour dla fotografów, na fotografowanie. Tutaj może tak przekręcę, żebyście widzieli ten kościół. Też fajny. To jest kościół jakby co? O, a tu im się coś zawaliło. Podparli to. A tu jakiś koszmarek stoi. No i tak. Tak wyglądają. Tak wygląda ta mieścina. Znaczy bardzo fajna jest, tak? Zaraz jakiś ten, pójdę nad tą Fuldę, może jakieś piwerko się zrobi, żeby się trochę rozkręcić, język trochę rozkręcić, aczkolwiek wiem, jestem samochodem, więc nie wolno, ale do domu sobie kupię. No fajnie to wyglądają te ich domki, przyznajcie, że to budownictwo mają zajebiste. U nas to chyba tylko gdzieś tam w Malborku, w okolicach Prus można to zobaczyć. No duże miasto jest, no. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, odkrywamy dalej. A tam, co widzicie, tam, to wyczytałem, że to jest właśnie taka elektrownia wodna, postawiona w 1939. Czy może dojdę? Tam jest jakieś koło i kręcić to koło i jest prąd. Prąd mają, zielony.
Już w 39. Jak nas jechali, to sobie tutaj postawili elektrownię wodną. No i taki mostek. Teraz się przejdziemy w tamtą stronę. Zobaczymy. I tak wygląda dookoła. Jeszcze trochę śniegu jest, ale już to resztki są zimy 2021 w Birmanii. Brazylijski będę gadał. Posłuchajcie sobie szum Fuldy. Rotenburg an der Fulda, tak się nazywa. Rotenburg. Schum Fulde. Teraz nic nie będę gadał, tylko posłuchajcie sobie szum ulicy. Panie dziewczyny chodzą. Idziemy sobie przez mostek. No miałem nic nie gadać, tak? Ale nie chcę, żeby wiało nudą i żeby mi oglądalność spadła. O, tutaj kłódki. Jeszcze rzut tutaj na to. No i tej chatki, które już widzieliście, domki. Dobra, idę, nic nie gadam. Za 15:05. Jeszcze rzut na wszystko. Krzyki ulicy. No i tak to wygląda. Wracam już do samochodu. Fajne te budyneczki mają. Latem będzie gdzie jeździć na rowerze. W sumie ta miejscowość jest 10 km od mojej kwatery. Jeżdżą tymi BMW-kami te tłuste Niemcy wąsate. Wpierdalają dzisiaj lody. Dzień loda dzisiaj. O, tu jeszcze zajrzymy, bo tam jakiś murek dziwny, zobaczymy. Dobra, zaraz się odezwę. Odkryłem, że nie jestem jedynym Polakiem we wsi. Bo państwo z Polski są. Także jest progres. Poznałem nowych Polaków. A my wracamy powoli do samochodu. Wystarczy na dzisiaj.
I tak was zanudzam pewnie tymi filmikami. A i tak muszę samochód znaleźć, bo nie wiem, gdzie zaparkowałem, gdzieś tutaj. No i jaka następna BMW, no. Sami BMW-kami jeżdżą. Jeszcze rzut w drugą stronę. Tam idą Polacy. A my się zbliżamy do samochodu, mam nadzieję. Gdzieś tutaj. No dobrze, kochani, to tyle na dzisiaj. Następne przynudzanie może za tydzień zrobimy, a tymczasem piwerko, obiadek i Netflix. Dzięki!